I to, o czym chciałem Wam powiedzieć teraz, to jak to jest z tymi emocjami? Bo emocje chyba z perspektywy trudnych filmów to jest najważniejszy i najtrudniejszy obszar, z którymi się mierzy każda osoba, która z filmem pracuje. Te reakcje emocjonalne na film mogą być bardzo silne i bardzo wyraziste. I istnieją takie trzy sposoby niekonstruktywnego radzenia sobie z emocjami. Nasz model pracy jest po to, żeby dać młodym ludziom konstruktywny sposób radzenia sobie z emocjami, to znaczy nazywania ich, komunikowania, o tym będę mówił za chwilę. Jeśli tego nie ma, może się zdarzyć tak, że emocje się kumulują. Czyli doświadczam trudnych emocji, ale myślę sobie, okej, nie powiem o nich, jeszcze się nic nie dzieje, wytrzymam. Ale za chwilę doświadczam następnych i następnych i następnych, i tak jak z balonem, który dmuchamy powietrze, on w pewnym momencie pęknie. Jeżeli tego powietrza nie opuścimy, to on pęknie. Emocje się kumulują i wybuchamy. Wybuchamy na tą czwartą, piątą, szóstą z kolei osobę, która nas zdenerwowała, i ta reakcja zawsze jest niewspółmierna. Zawsze obrywa się jej za te wszystkie osoby, które nas do tego i wszystkie sytuacje, które nas do tego doprowadziły. Drugi sposób jest taki, że ja wytrzymam wszystkie te prowokacje i wszystkie te trudne sytuacje. A wyobraźmy sobie, że jestem takim nauczycielem w szkole. Zdenerwuje mnie jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty uczeń. W przypadku kumulacji wybuchu, ten szósty, jeśli mnie zdenerwuje, to dostanie taką zgeneralizowaną reakcję za tych wszystkich pięciu kolegów. Ale może być też tak, że nauczyciel nie zareaguje w szkole. Pomyśli sobie, nie jestem profesjonalistą, nie wyrażam emocji w pracy, idę do domu. Idzie do domu, otwiera drzwi, skanuje pomieszczenie, tak, skarpetki na środku salonu, doskonały pretekst do tego, żeby zrobić awanturę. Czyli przemieszcza swoją reakcję emocjonalną z takiego obiektu, który jest niebezpieczny, no bo uczeń jest obiektem niebezpiecznym, bo jak się zdenerwuje na ucznia, to potem mogą przyjść rodzice na skargę, na obiekt bezpieczny, czyli moje własne, prywatne dziecko. Albo męża, albo koleżankę. Ja widziałem niedawno taką sytuację, w której matka trzyletniej dziewczynki, która się zdenerwowała, dziewczynka się zdenerwowała, wpadła w furię, zaczęła kopać mamę i mówić: nienawidzę cię, nienawidzę cię. Tej mamie zaszkliły się oczy, bo nie była gotowa na przyjęcie negatywnych emocji dziecka. Złapała tą dziewczynkę tak bardzo mocno, ścisnęła, zaczęła przytulać i mówić do niej: nie możesz tak mówić, musisz kochać swoją mamusię, mamusię trzeba kochać. Ta dziewczynka uspokoiła się pozornie, poszła do pokoju i jak weszliśmy tam za pół godziny, to okazało się, że wszystkie lalki, które miała w pokoju, miały pourywane głowy. To jest przemieszczenie reakcji. Mama nie nauczyła dziecka mówić o emocjach, nie usiadła, nie porozmawiała. Oczywiście tę agresywną reakcję warto zatrzymać, ale to nie jest wszystko, bo co dziecko ma z tymi emocjami zrobić? Więc tu jest przestrzeń na to, żeby porozmawiać o tym, co się stało, że zaczęłaś mamę kopać, co się stało, że w tobie jest tyle złości, i uczyć dziecko mówienia o emocjach. Tego rodzice się niestety często boją i uczą dziecko blokowania emocji, i te emocje nie będą wyrażane w relacji do rodziców wprost, bo za to może być kara, ale będą wyrażane często pośrednio, na przykład na innych obiektach. Wreszcie może być też tak, że nawet lalki zachowają swoje głowy. Nikomu się nie oberwie, a my zatrzymamy swoje emocje w sobie. Nie będziemy ich wyrażać. Będziemy je tłumić, będziemy je ukrywać, będziemy im zaprzeczać, tak? Przez zaciśnięte zęby i szklące się oczy będziemy mówić: nic się nie stało, wszystko jest w porządku. Tylko że te emocje zaczną się w nas gnieździć i skumulowane zaczną nam niszczyć organizm. Pojawią się różnego rodzaju dolegliwości psychosomatyczne, bóle głowy, migreny, mięśni, stawów, trudności z zasypianiem, zaburzenia seksualne i cała gama dolegliwości fizycznych, które są realne, są prawdziwie doświadczane, a nie mają żadnego podłoża fizjologicznego. Dlatego psychologia właściwie odkąd powstała, próbuje się zająć tym, jak konstruktywnie emocje wyrażać. I to, do czego doszła po różnych eksperymentach, to, że warto o nich mówić. I to warto o nich mówić w kontekście sytuacji i osoby, która te emocje wywołała.